Witam w czwartym odcinku poradniku do Minecrafta. Dziś zajmiemy się robieniem ciekawej studni z przejściem, z ukrytym przejściem. Więc kopiemy najpierw 4×4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, coś źle wykopałem. O tak, 4×4, o tak. Brzegi wypełniamy cegłą. Płotki jeszcze nam potrzebne. O. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Dobra. Mamy takie coś już, to jeszcze musimy podwyższyć te płotki. Ale ważne. Dobra. Teraz będą nam potrzebne jeszcze pół płotki. Na górze układamy je. Dobra, już mam takie coś. Jeszcze rozświetlę. Czy ją, że? Dobra. I teraz, gdy mamy takie coś, to kopiemy dół, tam gdzie w środku. Ale mi się pląta język. Po prostu kopiemy. To ile tam chcemy? Ja sobie wezmę 4. I 5. I na samym dole z dwóch stron musi wyłożyć 4, żeby wyłożyć 4 tabliczki. Żeby woda się nie dostawała. O, Jerzy. Dobra. Jeszcze jeden w dół. Dobra. Gotowe. Teraz wystarczy tylko wylać wodę. Ten. Dwa. I 4. Mamy takie stałe źródełko i gdy... A jeszcze rozświetlę. Tu musimy to zostawić, żeby stąd wyjść. Może mamy jakiś materiał, o. I... Albo jeszcze jeden w dół. O. I... Tu będzie wyjście, załóżmy. A tutaj będzie jakiś pokój tajemny czy coś. Dobra, no to chyba wszystko na dziś, na ten poradnik. Mam jeszcze jedną prośbę, żebyście teraz, jaka będzie ta jakość filmiku, bo już trochę poprawiłem, będzie w HD i nawet jeżeli będzie oglądać 350, 360, to i tak będzie dosyć dobra jakość. No dobra, cześć.